Rekrutacja na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej dobiega końca, a liczba kandydatów jest ponad dwukrotnie większa niż rok temu. Chęć kształcenia na suwalskiej uczelni wyraziło dotąd 400 osób, z których około 250 chce podjąć studia stacjonarne pierwszego stopnia. Pozostali to potencjalni kandydaci do tytułu magistra, którzy mogą tu kontynuować naukę na studiach uzupełniających oraz osoby po 30 chcące podjąć studia. Największym zainteresowaniem wśród kandydatów cieszą się bezpieczeństwo wewnętrzne oraz pielęgniarstwo. Tu liczba zarejestrowanych kandydatów jest większa niż limit przyjęć. Na Wydziale Politechnicznym kandydaci najczęściej wybierają zarządzanie i inżynierię produkcji, a na Wydziale Humanistyczno-Ekonomicznym pedagogikę. Przyszli studenci to głównie mieszkańcy okolicznych miejscowości, ale nie brakuje też mieszkańców naszego miasta. Pierwsza tura rekrutacji potrwa do 21 lipca. 7 lipca ogłoszone zostaną listy przyjętych i od razu rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca.